Hejka! Przyszedł czas na zalesianie, nie ma to znaczenia, czy jesteście kolegami czy nie. Ten tryb nazywa się foliage. Będziemy stawiać sobie różnego rodzaju trawki oraz drzewka. Zacznijmy od Quixel Bridge'a, bo tam najłatwiej znaleźć yy, na przykład trawę albo innego rodzaju elementy jak suche drzewa. Jak akurat chcę suche, żeby było smutno, ale oczywiście drzewa można znaleźć i też w innych miejscach, na przykład kiedyś był Speed Tree, który wykorzystają na przykład do awatera. Ja tutaj wykorzystam jeszcze kamień, bo przyda się. No i na najto, oczywiście, czyli najlepsza jakość. Nie ma co oszczędzać na jakości. Ściągamy trzy mm, szkielety, w sumie bez liści. Drzew oraz kamyczki. W sumie to jeden kamień. Ok, One nie znajdują się w Surfaces, tak jak wcześniej, tylko w 3D-setach, ale też w mega Megascanach. Po prostu łatwo to znaleźć, bo tam to się znajduje. Tym razem wybieramy folecz. Nie będzie to landscape, bo teraz. Zależnie jest to od do, normalnego terenu, ale można też dowolnie w innym miejscu stawiać te drzewa, więc to lecz nie jest związany z landscape'em. To jest zupełnie inny tryb. No i stawiam sobie drzewa. Jak to wygląda? Ciekawie, dosyć gęsto w lesie. Nie wiem, być może taki las jest. No nie spotkałem. Jest pewien problem. Jest to jest za gęsto, no i drzewa wyglądają w sumie tak samo. Może są trochę rotowane, ale wysokość jest ta sama. Niewiele to się różni. Dlatego cóż teraz, mogę wejść do opcji drzewa. Tutaj akurat to będzie nie jedno drzewo, tylko wszystkie, które postawię, pędzlem, ale mogę na przykład gęstość lasu trochę obniżyć. Powiedzmy jedno, 10 drzew na 100 miejsc na drzewa. Folecz działa w taki sposób, że nawet jeżeli pędzlem przejdziecie po tym samym miejscu, gdzie już drzewa są, nowe nie powstaną. To nie jest tak jak zwiększanie wysokości. Pagórków w landscape. Tutaj jeżeli lecicie po tym co już jest zalesione Tym samym pędzlem, bez zmiany czegokolwiek Będzie to działać w taki sam sposób, czyli będziecie, Nie będą dochodzić dodatkowe drzewa, po prostu już, jak już Zostało zalesione to już jest po sprawie Ok, zmienimy sobie też skalowanie, żeby było pomiędzy dwie dziesiąte, a oryginalnym rozmałem drzewa. Dzięki temu uzyskamy różnego rodzaju drzewa i zwróćcie uwagę, że jedno drzewo umyślnie postawiłem na pagórku i dzięki temu jest pochylone w bok, bo dopasowało się kształtem do kształtu naszej ziemi, więc dodatkowy efekt, który jest fajny. I może zauważyliście coś nietypowego w lesie. W lesie raczej nie da się tak lecieć na azymut. Po pierwsze, że go nie widać, a po drugie, że drzewa trochę przeszkadzają głównie w tym, że się w nie włazi, a jak się włazi, to nie da się przez nie przejść, a tutaj się da, dlatego trzeba to zmienić. Wchodzimy do Simple Collision, żeby zobaczyć, jakie są kolizje i co ciekawe, nie ma żadnych. Więc dodajmy, najprostsze kolizje są boksem i one są najszybsze, ale tutaj myślę, że najlepiej będzie wyglądać kapsuła. Kapsuła jest ok, ale trochę za duża, bo wiadomo, nie mamy kontaktu z najbardziej rozpiętą koroną drzewa, tylko z dolną częścią, czyli z no z doną częścią. Wysokości nie zmieniamy, bo może być na samą wysokość, wiadomo jak ktoś strzeli w gałęzie to żeby się coś tam udawało, że się odbija. No ale powiedzmy, że zmniejszymy sobie kolizję. Płynnie, czyli włączam snapowanie w skalowaniu, no i łapię za trójkącik między tymi trzema, w sumie to dwoma bokami, aby ładnie to ustawić. Teraz mogę jeszcze ustawić, nacisnąłem W, żeby, albo spację, w zależności od tego co chcemy, przechodzimy między obracaniem, skalowaniem i przesuwaniem. Wyłączę też napowanie w przesuwaniu, żeby było dokładnie ustawione. Znaczy dokładnie to jest tak bardzo umownie. i to wystarczy, że nie wejdzie w drzewo i dla niego to jest już kolizja. Nieważne, że nogami wejdzie lub trochę nie wejdzie w konar, nie zwróci na to uwagi w ogóle. Dla niego to będzie wow, fajnie yy, działa. Znaczy zauważy, że yy, da się przejść lub też nie. Tutaj kolizję wystarczy do jednego drzewa stworzyć i dać block all do wszystkich innych drzew i teraz jak wejdziemy zobaczycie, że no nie da się. Oczywiście kolizja jest zmniejszana jeżeli drzewo jest też mniejsze więc dopasowane jest idealnie do wszystkiego. Okej. Okay. Można też oczywiście wymazywać jeżeli chcemy w prosty sposób część drzew lub wybrane. Nie za bardzo da się wybrać jedno drzewo raczej wybiera się grupę drzew które zostały postawione za jednym razem. Ale dobrze. To było jedno drzewo ale co jeżeli byśmy chcieli zróżnicować nasz teren. Mamy tam jedno drzewo wciąż. Dodam kamień. Teraz będę mógł stawiać i drzewo i kamień jednocześnie. Ale dodam też pozostałe drzewa, bo ściągnąłem trzy rodzaje. Yy, każde nie wygląda wesoło, bo, bo jest yy, zimowe albo w ogóle no niektóre to są takie, że nawet latem wyglądają równie wesoło. Oznaczę może tym razem yy, kamień, bo jego dodam nieco później. Pozmieniam parametry natomiast drzew, czyli Ustawię te same parametry co tutaj, a więc 0,2 no i natężenie drzew, niech to będzie 10%. Nie jedziemy po całości, bo po co taki nam las? Znaczy, można zrobić ścianę lasu, jak, jak to był fa fangor? Nie Nie tak jak się nazywa ten, ten zaszajerem we Władcy pierścieni. Tam normalnie idziesz i nagle się pojawia las. Znikąd. Można takiego fangora zrobić, ale w sumie nie o to mi chodzi. Tutaj chcę na przykład zrobić gry grzybiarzu, który yy, zbiera. Zbiera collection. Robi, robi, robi zbieranie y, muchomorów, na przykład, jak szamani. Y, albo, albo po prostu jadalnych, oczywiście, też bardziej, bardziej takich. Może nie, nie idźmy w tamtą stronę. Ok. Widzimy, że mamy 77, 79 i 71 drzewek, bo zawsze są policzone. Więc widzimy, ile ich jest. Oczywiście możemy sobie wybrać drzewa i skałę. Ja tutaj sobie wybiłem może samą skałę i pododaję te kamienie. Ten kamień jest dosyć duży, ale. W sumie, jak dużo to będziecie widzieć, mało kamieni, bo w lesie raczej nie ma kamieni. W Polsce zdarzają się na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej y, raczej większe niż te. W, jak ktoś był w Wielandii, no to tam jak orali pole, to po prostu wyjmowali kamienie i robili te białe mórki. To tam i tam. W Skandynawii też czasem blok stoi krzywo, w Szwecji na przykład, bo, bo była skała, wystawała tak jak tutaj, a tak naprawdę to było jej 50 razy więcej podziemia, więc blok musieli krzywo postawić, bo. No bo głupio, bo skała stoi. Dziś piaskownicy. Okej, okay, wejdźmy na chwilę do landscape'a, ponieważ y, pomalowaliśmy tak na napałe nasze kolory, Nie malowaliśmy lasu. Nie wiem, czy zauważyliście. Nie malowaliśmy lasu, bo nie było drzew. Teraz ma to sens, dlatego maluję ściółkę leśną. Trochę za jasna, wygląda trochę jak ścieżka i skała. No taką wybrałem. Zawsze można ją podmienić później, ale nie wyglądano w taki sposób. Po prostu tam, gdzie są drzewa, to prawdopodobnie były liście kiedyś. Musiały być, bo drzewanie są takie, że po prostu urosły i od razu uschły, tylko schły przez jakiś czas. Więc mamy ściółkę leśną, wygląda nie, fajnie. No, oczywiście to tam, gdzie ona występuje, to też powinno być dopasowane do lasu, ale myślę, że jest nieźle. Ok, ale dalej jest dosyć łysą. Niby jest trawa, strasznie udeptana. Jak widzicie, jest no, udeptana niesamowicie. Dlatego teraz polecam znaleźć trawę. Łatwo wpisać, y, po prostu gras. Nie zawsze to się znajdzie w internecie, ale w Quixel Bridge łatwo, więc wybieram high quality, ściągam i dodaję. No i po dodaniu mamy, jak widzicie, nie jedną, tylko nie, nie błoty, trawy, ale kępki, to tych kępek jest mnóstwo. Różnych też są tekstury, materiały, wszystko. Więc wróćmy do landscape'a, do foliage'a. Jesteśmy w Landscape. teraz foliage, bo będziemy zalesiać, zatrawiać w sumie. Będziemy trawę Nakładać i często, gdy ściągacie trawę, ona już się automatycznie do foledza dodaje, no bo nikt normalny trawy pojedynczo nie stawia, więc Nawet silnik wie, że no, daj spokój, będziemy stawiać trawę yy, Raczej foledzem. no oczywiście Trochę źle, bo było coś już w foledżu, dlatego domyślnie trawa nie była zaznaczona, bo jej nie było wcześniej Więc po prostu nie zmienia nic Zostaje tak, jakby jej nie było, dlatego trzeba pojedynczo zaznaczyć I teraz możemy zadziałać Najlepiej się oddalić, no bo trawa wszędzie w sumie rośnie. Weźcie pod uwagę, że to będzie Level of Detail, LOD, czyli trawa będzie w zależności od do odległości inaczej wyglądać. Jest zalesiona, ale widzimy tylko fragmenty kępek. Jeżeli się zbliżymy bliżej widzimy ich mnóstwo. Po drugiej stronie ulicy też są w takiej samej gęstości, ale ich nie widać. Tutaj natomiast widać trawę. To jest optymalizacja dla gry. Żeby po prostu gra się strasznie nie ciała. No bo ta trawa jednak jest skomplikowana, to nie jest jakiś tam Zielone, zielony poligon tylko ta trawa wygląda jak trawa zwłaszcza jak się zbliżymy blisko to wygląda fajnie, ale jakoś tak jakoś tak słabo jakoś się tak nie za bardzo rusza nałożę trawę gdziekolwiek ona, ona zawsze się tam jakoś po nałożeniu już zoptymalizuje, ale zaznaczmy sobie pierwszą z kępek drugą, trzecią, którąkolwiek, ale taką kępkę nie pojedyncze jakieś Trawy tylko coś takiego i poszukajmy w materiałach po otworzeniu dwukrotnym tej kępki znajdziemy różnego rodzaju materiały dwa rodzaje. Ja polecam zaznaczyć ten pierwszy. Drugi prawdopodobnie to są jakieś liście, typu babka i tego typu rzeczy, natomiast to prawdopodobnie to są źródła trawy. Ok możemy zamknąć i wejdźmy do, tej, do tego materiału. Zobaczmy, jak on wygląda. Może nie wygląda jak trawa, bardziej jak. Albo albus z przerwami, ale nie to jest istotne, to, istotne jest to, że mamy, mamy wiatr, który możemy włączyć. Jak jest false, to to jest wyłączone. Jak damy tyłu, to mamy trawę, która się porusza na wietrze. Weźcie jednak pod uwagę, że to jest materiał. To nie jest modyfikacja obiektu trójwymiarowego, tylko modyfikacja materiału. To falowanie jest stworzone na materiale. Ja jednak wyłączę to, bo chcę ponure otoczenie zrobić, więc nie będę się bawił w to. Ok, powiedzmy, że już mamy gotowy teren, żeby fajnie wyglądało, to takie dla moich studentów na zaliczenie, żeby szybko zrobić i żebym pomyślał, ale się ktoś narobił, nie? Całe 12 minut. Czy 20. Ok, no mniejsza o to. To weźcie pod uwagę, że wiem mniej więcej ile to się robi. Ale zrobię taki mroczny nastrój. Mamy tutaj mgłę. Mgła dosyć często się używało w starych produkcjach, żeby obcinać trochę renderowanie światła. Ja tutaj ją trochę poprawię, powiedzmy, większą wartość stworzę. Nie po to, żeby optymalizować świat, ale żeby był bardziej mroczny. Czyli coś takiego. Jest wszystko za mgłą. Niebieską mgłą, no bo niebo jest niebieskie i rozprasza mgła. W taki sposób, oczywiście, można się pobawić innymi elementami, ale pobawię się światłem, bo. W Dayactrixie 10, chyba, ile się nie mylę, albo nawet 9 weszło coś takiego jak Godrej, to było takie niesamowite. Pokazywali Stalkera, że ma takie fajne właśnie snopy światła. To się Light Shafty nazywają. Po polsku to jest świeżoga. Ktoś z wieszczy użył tego w jakimś swoim utworze, nazwał to świeżoga. Raczej się z tu nie spotkałem. Wszyscy mówią Light Shafty, light shafty Raya, tego typu rzeczy, więc. No, ale czemu nie? Jak po polsku się da, to też można. No i widzimy, że jest taki y, straszny trochę teren. A teraz zupełnie coś z innej beczki. To nie do końca z innej beczki, bo pokażę, jak działa wiatr na, y, na drzewach. Znalazłem jakieś tam gotowe drzewa, już takie trochę weselsze, ale już ustawiam to gdzie indziej. Nie, nie tam tego nie, nie upiększam to, tego terenu. Pokażę, jak wiatr działa na tych właśnie materiałach. Na tych. Bo to tak naprawdę na materiałach działa, każde drzewo tutaj ma tak naprawdę jeden materiał. Więc wybieramy ten materiał pierwszy, który tutaj jest, najczęściej jest pierwszy. Wchodzę do środka i modyfikując tylko ten materiał mogę modyfikować poruszanie się wszystkich drzew. Bo ten materiał odnosi się do wszystkich drzew. Najpierw włączam, że jest dostępny, a następnie jak uaktywniam go żeby mógł go używać, bo jeżeli jest włączony, ale nie aktywny, no to nic się nie zmienia. I widzicie, teraz wygląda to w miarę naturalnie. W Wiedźminie nawet tak to wyglądało, bo mniej więcej tak to robili. Ale to jednak można zmienić. Jeżeli nam się na przykład huragan zbiera, no to już może wyglądać to dziwnie. Wiatr w wersji trzeciej silnika trochę działa inaczej, tutaj to działa na materiale no, wygląda jak falowanie, w sumie falowanie wody, Gałąź odbierającej się w wodzie, więc nie przesadzajcie z wartościami, zawsze można zmniejszyć, z domyślnych też będzie fajnie, czyli na przykład coś takiego. No i jak to wygląda? Delikatnie, ale bardzo fajnie, bardzo naturalnie. W taki sposób właśnie możecie dodawać kwiaty do waszych gier.